Sorry. Ariel ma 20 lat. Jest chłopakiem, który myśli, że wszystko mu wolno. Nie rozumie granic. Ma takie zero-jedynkowe emocje. To znaczy albo kocha, albo nienawidzi. Jest taką postacią, która bardzo działa na kontrze do wszystkiego, co się dzieje. Ma dziewczynę, Hanię, ale już jej nie kocha. Przyznał się, z kim się spotyka? Najbardziej kocha morze. Tam spędza większość czasu, tam odpoczywa. W każdej wolnej chwili próbuje skoczyć na kajta. On nie akceptuje swojego ojczyma. Kocha matkę, kocha swoją siostrę, ale absolutnie nie akceptuje tego gościa. I na tym tle cały czas wybuchają jakieś konflikty. Kiedyś ten młody chłopak zrozumie, że ani ja nie jestem jego wrogiem, ani Ewa, tylko on sam. Tutaj na linii matka-syn jest z jednej strony duża miłość i duże uczucie, natomiast z mojej perspektywy młody przegina. Oni są w takiej toksycznej relacji, w której jest i miłość, i seks, i pożądanie, i nienawiść, i agresja. Nie przejmuje się tym, że rani innych. Dąży do swojego celu.